sytuacji, kiedy zderzamy się z rzeczywistością, kiedy przychodzą problemy, kiedy musimy wybierać, kiedy spotykamy się z odmową dialogu z drugiej strony, może się pojawić lęk, może się pojawić bojaźń i oczywiście to wszystko w takich sytuacjach jest podrzucane nam przez ducha niewoli. Duch niewoli, który podpowiada nam, że nie ma dobrego rozwiązania w danej sytuacji. Oczywiście duch niewoli jest duchem, który zabrania nam wejść w daną sytuację, wejść w centrum tego wydarzenia po to, żeby zobaczyć, co Pan Bóg dla nas przygotował. On nas odgradza od wejścia i zmierzenia się z problemem, ponieważ dokładnie wie, że Pan Bóg już tam, gdzie jest jądro problemu i trudności, już się znajduje i chce z nami współpracować, żeby rozwiązać nasze problemy i trudności. Dlatego my odrzucamy ducha niewoli. W imię Jezusa Chrystusa łamiemy moc tego ducha, który chciałby nas pogrążyć po prostu w lęku, po prostu w bojaźni.